Witam serdecznie moim gościem, Jan Zieliński-Tylicki. Witam. Jasiu, co prawda nie mieliście dzisiaj szansy już na podium, nawet przed tym spotkaniem, ale walczyliście jak równy z równym Sandecją o to, żeby wygrać to ostatnie spotkanie. Nie udaje się, Sandecja wygrywa, tym to sposobem zdobywa trzecie miejsce. Co powiesz o drużynie właśnie pierwsze o Sandecji? Z dzisiejszego meczu wynikało, że bardziej byli po prostu zgrani. Na pewno mieli szerszą kadrę, więcej sił. No myślę, że to głównie przeważyło na tym, że po prostu wygrali ten mecz. Na pewno jest niespodzianką, że nie ma was tutaj w pierwszej trójce, prawda? Myślę, że zawsze gdzieś tam łapaliśmy się w granicach pierwszego, drugiego czy tam trzeciego miejsca. No ten sezon jest mniej udany, no ale na tą kadrę, co mieliśmy, myślę, że jesteśmy zadowoleni, że dograliśmy do końca sezonu. Udało się tam bez większych kontuzji, chociaż dwóch zawodników się kuruje. Mam nadzieję, że wrócą na następny sezon, bądź na hale, i życzę im zdrowia przede wszystkim. Tego im życzymy. Wracając jeszcze dosłownie do Sandecji, zaskoczony, że mają podium, patrząc na personalia, fajne, ale ten PESEL, jak to wszyscy mówią, mają najwyższy, czyli tak naprawdę przegonili trochę tutaj młodych ludzi. Myślę, że na pewno, ale to są doświadczeni zawodnicy, także to nie jest przypadek. Ciężko się z nimi gra, bardzo dobrze się ustawiają. Myślę, że to nie jest żaden przypadek, że mają trzecie miejsce. Jasiu, właśnie hala przed nami, co prawda ponad miesiąc przerwy. Będzie to liczby się o jakichś wzmocnieniach, bo troszkę ten sezon pokazał, że brakowało właśnie ławki. No zobaczymy, co czas pokaże po prostu. Planujemy się wzmocnić. A co z tego wyniknie, to zobaczymy na hali. Dziękuję za cały sezon, dziękuję za wyjazd. Dziękuję również.